Zdjęcia próbne, własna wina, Konstanc, Królowa Bona, do, bo oszalałam dla niej, bez miłości, bajki na dobranoc, dziecinne pytania z dalekiego kraju, epitafim dla Barbary Radziwiłówny, Danton, mistrz Małgorzata, wrogowie. no i tak można by wymieniać, wymieniać i wymieniać. <grym> Joanna Sławińska w studiu, dzień <grym> e, dobry. Dzień dobry, ale to nie ja zagrałam rolę w tych no, filmach, no właśnie, tylko nasz gość. zaprosiła na spotkanie z... <grym> z Małgorzatą Zajączkowską. Dzień dobry. Dosłownie kultura. Małgorzata Zajączkowska już z nami w studiu jak państwo słyszeli. Witam cię Małgosiu serdecznie. Miło mi. Gość niezwykły. Jest niezwykły z wielu powodów ze względu na swój talent, ale także ze względu na to, że po latach nieobecności, takiej przynajmniej dużej nieobecności na naszych ekranach, pojawiłaś się i to od razu bardzo mocno. Wiele lat Małgorzata Zajączkowska spędziła w Stanach Zjednoczonych, gdzie grała i to grała duże roli. Role. Między innymi w, w takim filmie Pola Mazurskiego w Rogowie z Angeliką Houston, z Ronem Silverem, z Leną Olin, ale także w filmie Rodzina Sary, gdzie zagrałaś na przykład z Glenn Close, prawda, czy z Christopherem Walkenem. I to były duże role, to były mhm. znaczące role. Spędziłaś w Stanach Zjednoczonych ile lat, Małgosiu? 16 w Stanach i 2,5 w Paryżu, czyli prawie 19 lat w sumie za granicą. No i po latach pojawiła się w Polsce i od razu w bardzo, mocnej, w bardzo mocny sposób zagrałaś w filmie Noc Walpurgi, diwę operową, a teraz tym razem już kolejna twoja rola, ja, poczekaj, na którą bo to czekamy. Ja nie było tak od razu, że ja przyjechałam wiem. i ta-dam, zagrałam my w dzisiaj będziemy swoje o 10 tym... lat. Jasne. Będziemy o tym rozmawiać, tylko chciałam zapowiedzieć twój najnowszy film, czyli Zaćma, Ryszarda Bugajskiego, w którym też zagrałaś ważną rolę. Premiera będzie w październiku. Film o Julii Brystegerowej, a ty grasz tam ważną rolę. Powiedziałaś o tym, że to nie było tak szybko właśnie. Powiedz, ja jestem ciekawa, bo jesteś aktorką już dojrzałą i czy dla ciebie powrót na ekrany, na ekrany polskie, czy zdobywanie ról w Polsce, w Stanach Zjednoczonych jest sprawą prostą, czy trudną? W Stanach Zjednoczonych to było zupełnie co innego. Po pierwsze, byłam dużo młodsza. Po drugie, tam jest. Ja miałam akcent. W związku z tym te, te role były no, siłą rzeczy ograniczone, i mój agent starał się wybierać w takich dobrych projektach role, które, które mogą mieć akcent, gdzie akcent jest usprawiedliwiony. Natomiast wróciłam do Polski. Początki nie były takie. Takie fantastyczne, i ta-dam, właśnie od mm. razu, że się działo, ale się działo, bo zagrałam u Jerzego Sztura. Yy, w pogodzie na jutro zagrałam w żółtym szaliku u Kuby Morgenszterna. I potem tak się zaczęło. Z tym, że te wszystkie role są. Może Żółty Szalik nie, bo to jest zupełnie inny. Natomiast wszystkie te role są takie dosyć posiłkowe. Zawsze jest się tłem do wydarzeń. Nie ma się własnego życia, własnej historii. No a tutaj nagle Noc Walpurgi i, i Zaćma, no to, to są filmy jednak o dojrzałych kobietach z, z pełną siłą. I w filmie Marcina Borkiewicza Noc w zagrała, się, zagrała się rolę główną, to jest postać właściwie wiodąca, i to jest, jak to mówią Amerykanie, performance, czyli po prostu twoje przedstawienie tak. przed kamerami. Dlatego mówisz, że ten powrót był taki efektowny, teraz wielka mhm. zagadka. Niewiele wiemy o filmie Zaćma Ryszarda Bugajskiego. To jest, jak powiedziałam, film o Julii Brestygierowej, która była taką no, okrutną, bardzo funkcjonariuszką ówczesną prl -owską. była członkiem PZPR, PPR-u, funkcjonariuszką Aparatu Bezpieczeństwa Polski Ludowej no i słynęła z, z okrutnych metod przesłuchiwania więźniów, nazywana Krwawą Luną, ale ty nie grasz w tej postaci, grasz w też Mamona, bardzo ważną. Maria Mamona gra yy, brysty i muszę powiedzieć, że ja z Marysią się przyjaźnię. Przyjaźnimy się od yy, szkoły teatralnej i ponieważ ta przyjaźń jest taka bliska, bardzo bałam się, jak z Marysią będzie mi się grało. I przyszłam na którąś z prób i zobaczyłam, że Maria ma ciemne oczy. Ma kontaktówki, gdzie ma ciemne mm, oczy. Tak. I nagle spojrzała na mnie kompletnie inna kobieta. Czyli właśnie wyglądała, wyglądała tak, jak. Jak tak. tak. I już wiedziałam, że, że możemy się porozumieć zawodowo bardzo dobrze. A powiedz, czym jest dla ciebie ta rola? Jak ważna jest, kogo ty grasz? To co możesz powiedzieć? Gram siostrę zakomną, która jest w ośrodku dla dzieci niewidomych, gdzie przyjeżdża brystygierowa. I nie chcę zdradzać naszych relacji, dlatego że to dopiero okazuje się właściwie w drugiej, w drugiej części filmu. I, i, I te postacie w jakiś sposób są bardzo ze sobą powiązane, tak, tak różne, a tak bliskie sobie. To jest postać, która twoja postać, która mocny ten ja tak dramat, tego, że e, producenci prosili, ponieważ dopiero tak jak mówiłaś w październiku będzie premiera, prosili, żeby jednak nie uchylać zbyt dużo rąbka tajemnicy za szybko, żeby to wszystko nie poszło poszło nagle i potem już wszyscy wszystko wiedzą i nie ma co oglądać film. E, ale... I ty, i, i właśnie Maria Mamona jesteście aktorkami dojrzałymi, czyli tutaj Ryszard Bugajski poczynił wspaniały ukłon w kierunku dojrzałych tak. aktorek. Zresztą on jest, no chociażby przesłuchanie też, gdzie oczywiście Krystyna Janda jeszcze wtedy była młodą kobietą, ale jednak też już dojrzałą, więc on jakby słynie z tego, że potrafi tworzyć takie postacie. Agnieszka Holand tak. w przesłuchaniu miała doskonały tak. epizod. Ona sama zagrała, prawda? Bożena Dykiel zagrała. Tak, to jest Fantastyczne właśnie. Fa Ryszard tworzy fantastyczne postaci kobiece. Mm. Czy to jest, no ale to nie jest taka sielanka, prawda? Wiadomo, że tych ról dla kobiet właśnie w twoim wieku nie jest, nie ma tak dużo. Czy to jest, myślisz, Polska jest pod tym względem zupełnie inna niż Stany Zjednoczone? Ja nie chcę porównywać skali produkcji filmowej, bo to są dwa różne tematy, ale jakby, czy, 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 czy tutaj jest gorzej niż, trudniej jest dostać taką rolę dla dojrzałej, dobrej, dobrej tak, aktorki, prawda? Wydaje mi się, że wszyscy mają ten Kłopot, poza Brytyjczykami, Hiszpanami i Francuzami. Mhm. To są jednak kraje, które bardzo, mają bardzo liczną produkcję filmów i dbają o dojrzałych aktorów. Czy myślisz, że właśnie może aktorki, a teraz pojawiają się coraz częściej kobiety za kamerą, reżyserki, to jest jakieś, jakaś grupa, która w, w filmie która mogłaby coś zrobić, żeby kamera zwróciła się na w kierunku kobiet dojrzałych, które przecież istnieją na tym świecie i mają mało coś tego, do powiedzenia. No tego, społeczeństwo się coraz bardziej starzeje, prawda? W związku z tym, no ja nie wiem, e, zawsze, zawsze jest przyjemnie oglądać e, film e, o swoim pokoleniu. Gdzieś się odnaleźć e, na ekranie, prawda? W, niż, no... Tak mi się wydaje, ale nie wiem, znaczy, może reżyserki cywilizacji... są młode i nie bardzo też jeszcze mogą. Mm. Nie, oczywiście żartuję sobie, ale powiem Ci szczerze, że, że mnie jest y, naprawdę obojętnie, czy ja pracuję z reżyserem, czy z reżyserką. Mm. Jeżeli. Y, pracowałam z Marcinem Bortkiewiczem, prawda? Facet. Ryszard Bugajski, facet. Mm. I bardzo pięknie prowadzą rolę kobiece. Są, o, są ciekawi, są otwarci i. Mm, mm, to chyba nie od buci, zależy tylko od zainteresowań. Światem, który nas otacza. Tak, i tym, że. Bo to jest ciekawe, że młody reżyser, jakim jest Marcin Bortkiewicz, właśnie debiutował tym filmem nazywal Purgi, zwraca się właśnie w kierunku kobiety i widzi w kobiecie taki dojrzałej kobiecie potencjał na stworzenie wielkiej kreacji. I na świecie już reżyserzy się zorientowali. Bo ja przecież przypomnę, że, że na przykład Judy Dench ma 81 lat, gra cały czas, prawda? Helen Miren po 70. Meryl Streep, 67 lat, więc tak. dostrzegają tam to, że, że, że tego rodzaju kobieta może i przyciągnąć widzów i przede wszystkim ma coś ciekawego do powiedzenia. Tak. I wydaje mi się, ja, ja jestem jednak optymistką, bo taki temat sobie dzisiaj poczyniłyśmy w naszej rozmowy: dojrzałe aktorki w kinie, że to się będzie zmieniało, to znaczy na plus, dlatego że właśnie społeczeństwa się starzeją i ludzie chcą siebie oglądać na ekranie. Także... Oczywiście, że taka poza tym, yy, bo to są takie etapy i był taki etap, przecież mieliśmy, że wszyscy musieli być plastik fantastyk, prawda, że wszyscy nie mogli yy, mieć zmarškienia niczego. W tej chwili jest Powrót do normalności, do akceptacji. Więc y, zachęcamy reżyserów, scenarzystów do pisania ról z myślą o konkretnych aktorkach, a utalentowanych i pięknych, dojrzałych aktorek mamy w tym kraju bardzo wiele, czego dowodem jest Małgosia Zajączkowska. Bardzo ci, Małgosiu, dziękuję. Bardzo za dziękuję wizytę. za zaproszenie. Dziękujemy bardzo, rozmawiała Joanna Sławińska. Dosłownie kultura.